Cześć kochani, witajcie na naszym kanale z aplikacjami i zapraszamy Was na test kolejnej aplikacji. Tym razem będzie to Dr. Panda. Wracamy do tej serii, bo ją kochamy i mamy nadzieję, że Wy też. Z tego, co nam pisaliście w komentarzach, to tak właśnie jest. I tym razem będzie to Dr. Panda łazienka. Zobaczcie, jaki nasz miś jest brudny. Tutaj macie nazwę niemiecką. Badezeit. Nie wiem dokładnie, jak się nazywa po polsku ta aplikacja, ale na pewno ją znajdziecie, bo będzie na pewno odpowiedni obrazek. Na przykład właśnie wanna. Dobra. Także mamy dzisiaj doktora Pandę w łazience. Mamy też brudnego kota. Zapraszamy do środka. I zaczniemy od tego, że wrzucimy ubrania do pralki. Nasypiemy proszku do pralki. Ojej, coś mi się tutaj zblokowało. No. No co jest z tym proszkiem? Jak ja mam to zrobić? Aha, dobra. Najpierw wrzucimy ubrania do środka. Zamkniemy. O! Ale czy ten proszek wpadł w odpowiednie miejsce? Tak, dobra. Włączamy pralkę. Tak, udało się. Tutaj kocica nam klaszcze, także udało się. Oj, od razu wyprane. Rozwieszamy, żeby ubrania wyschły. I przechodzimy do dalszych czynności. Zobaczcie, mamy do wyboru toaletę i wannę. A swoją drogą ciekawe, skąd ta kotka wróciła, że jest taka cała brudna. Dobra, czyli czas na kąpiel. Musimy napuścić sobie wody ciepłej i zimnej, tak żeby była odpowiednia temperatura. Wskakujemy do środka. Tutaj wrzucimy sobie jakiś stateczek. Mamy też okularki, maskę. O, i możemy zanurkować. Wow, super. Musimy się namydlić. Ale zabawa. No dobra, ale może już starczy. Tak, musimy się porządnie wyszorować. Zobaczcie, jak się wybrudziła. Trochę nam to zajmie. A zobaczcie, mamy tutaj różne produkty do kąpieli. Możemy sobie pofarbować wodę, tak jak produktami Glibi. Mamy do wyboru różowe bąbelki, zielone i niebieskie. Trochę mydła. Nie zaszkodzi. Szorujemy porządnie. Mamy szczotkę do szorowania. Dobra, i teraz to musimy spłukać jakoś. Możemy jeszcze raz zanurkować, ewentualnie. Tylko nie wiem teraz, jak to spłukać wszystko. Do wody. Bardzo fajne jest to nurkowanie. Bardzo fajna funkcja tej aplikacji. O, wyskakujemy, ale nadal jest w mydle nasza kotka. O, zobaczcie, jak się cieszy. Możemy sobie pochlapać wodą. Bardzo dobrze się bawi, tylko czy już jest wykąpana? O, to jest pytanie. Dobra, chyba wystarczy. Aha. Wycieramy się? Tak, wycieramy się ręcznikiem. Ręcznik wrzucamy do koszyczka. Odjeżdża. Dobra, czyli kąpiel zaliczona. Ale możemy też iść pod prysznic. Spróbujemy, jak to działa. Odkręcamy. Trochę zimnej, trochę ciepłej. Bardzo pozytywna kotka. Może trochę szamponu, trochę mydła. Mamy tutaj gąbkę. W wannie mieliśmy szczotkę, a tutaj jest gąbka. Trochę mydła.
W międzyczasie czasami sprawdzam, czy jeszcze mam naładowaną baterię w telefonie. Spłukujemy. Dobra, chyba wystarczy. Ponownie musimy się wytrzeć. Oj, mamy suszarkę, wow, super! Suszarka też do koszyczka? Dobra, to na tyle, jeżeli chodzi o te aplikacje w tym odcinku. Oczywiście do niej wrócimy, jeżeli będziecie chcieli. My dzisiaj kończymy nasz test, ale zapraszamy Was na kolejne odcinki. Piszcie, co sądzicie, czekamy na kciuki w górę albo kciuki w dół, na Wasze subskrypcje i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dziękujemy, pa!